Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator. Słuchajcie, jestem sobie w mieście Rennes we Francji. Jedziemy do Clermont, czy jak to tam się wymawia po francusku. Moim ładunkiem są świeże wędzone makrele, także przesyłka rybna. No i sobie jedziemy, słuchajcie. Mam tam około 600 km. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszać temat po części nadesłany przez wujka Bohuna, a po części też kiedyś poruszany też przez was. Więc tutaj troszeczkę sobie dzisiaj porozmawiamy o tematach kosmicznych znowu. Wujek Bohun może z tydzień temu, dwa tygodnie temu podesłał mi dwa linki do artykułów odnośnie rzekomego końca świata. Koniec świata był przewidywany poprzez uderzenie asteroidy, jak to w filmach katastroficznych, niczym science fiction, nie? No i poczytałem tam trochę, porozmawiałem też z moim znajomym na te tematy, bo też takie tematy go interesują. No i tak troszeczkę żeśmy doszli do różnych takich konkluzji i dzisiaj tam chciałbym z wami o tym pogadać. Wy pewnie wypowiedzicie w komentarzu, a ja teraz sobie tutaj trochę pokłapię do was na te tematy. Po pierwsze zacznijmy oczywiście od samej wizji końca świata i uderzenia asteroidy. Wiadomo, nie każda asteroida niesie za sobą całkowity koniec świata. To wszystko zależy od jej, od wielu czynników. Rozmiar, kąt uderzenia, gdzie uderzy, czy w ląd, czy w wodę, odwagi, z czego jest zbudowana, czy większa część tej asteroidy po prostu spłonie, wyparuje w atmosferze, czy też nie. Także to zależy od wielu, wielu czynników i tutaj każdy tak zwany kosmiczny kamień musimy brać i badać pod kątami tego, z czego się składa, od prędkości, z jaką się porusza. Nie ma jednoznacznej takiej jakby recepty, że każda asteroida będzie dla nas w jakimś tam stopniu oznaczać koniec, tak? No bo nie każda. Mieliśmy bardzo dobry przykład około 100 lat temu, o ile dobrze pamiętam, w Tunguskiej, gdzie nad Rosją również powalony został las przez właśnie taki wybuch asteroidy. Ta asteroida eksplodowała w atmosferze i teraz też niedawno, bo kilka lat temu, również w Rosji, w Czelebińsku, mieliśmy podobny incydent, gdzie również asteroida weszła w atmosferę. W tej atmosferze się po prostu rozpadła. No i efekt był taki, że tam trochę ludzi poraniło od samej fali takiej uderzeniowej, takiej dźwiękowej. Poleciało trochę okien, no i w zasadzie to tyle. No i wiadomo, ta asteroida nie była jakoś specjalnie duża, bo tam chyba miała około 30 metrów. Więc tak jakby nie patrzeć, to taki dosyć malutki kamyczek, tak? Wiadomo, są obiekty dużo większe, liczące po kilkaset metrów, a nawet i kilometrów. Tu oczywiście mówimy o asteroidach, nie mówimy już tutaj o kometach, bo kometa to przeważnie jest taka lodowa, śnieżna bryła. Więc tutaj troszeczkę też zachowanie komet jest inne, ale wiadomo, uderzenie komety też niosłoby dla Ziemi mega zagrożenie. Już prawdopodobnie takie totalne. No ale jeżeli chodzi o same powiedzmy scenariusz uderzenia tej asteroidy w Ziemię i koniec świata, taki, nie? No to weźmy pod uwagę tutaj, no powiedzmy, że jest takie zagrożenie, odkryto jakąś tam asteroidę, która faktycznie jest na tym kursie kolizyjnym z Ziemią, zagraża nam i tak dalej, i tak dalej. I jak zachowaliby się ludzie w tym przypadku, nie? Ja osobiście uważam, że nawet doszedłem z moim znajomym do takiej też śmiesznej tezy, czy tam teorii, że prawdopodobnie dowiedzielibyśmy się w momencie, kiedy zobaczylibyśmy już ją gołym okiem na niebie, kilka chwil przed uderzeniem. Wątpię na chwilę obecną, żeby rządy, przeważnie rząd Stanów Zjednoczonych, bo jednak mają najbardziej rozbudowaną i ogólnie rozbudowaną w zasadzie i dosyć szeroko zakrojoną agencję kosmiczną NASA,
Nie sądzę, żeby NASA było obecnie teraz w stanie i chętnie podawać takie informacje do opinii publicznej z innego prostego względu. Panika ludzi, nie? Więc żeby nie dochodziło do różnych dziwnych przejawów, nie wiem, agresji, napadów, gwałtów, no bo a kogoś tam zgwałcę, a i tak tutaj asteroida pierdyknie, to sobie jeszcze użyje, nie? No, no niektórzy by tak mogli podejść, nie? Czy tam sobie ukradnę coś, nie? Nie będę potrzebował, ale przynajmniej te kilka dni, czy tam jakiś czas, gdzie ogłosili tam, że za tego i tego dnia, o tej pierdyknie nas nie będzie, nie? Więc sobie by się zrobił na pewno mega, mega chaos. No bo wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę oczywiście tutaj takie typowo kwestie naukowe, kwestie publiczne, wiadomości publiczne, które są nam przekazywane, że na chwilę obecną nie dysponujemy oficjalnie żadną technologią, która byłaby raczej w stanie powstrzymać taki upadek asteroidy na Ziemię. Zwłaszcza, że przeważnie jest tak, niestety, że takie rzeczy, takie asteroidy wykrywamy dosyć późno i czasu na działanie naprawdę byłoby niewiele. To jest jedna kwestia. No druga kwestia, no to jest tam parę rozważań obecnie, bo nawet też o tym czytałem, że na przykład zdetonowanie ładunków nuklearnych na powierzchni takiej asteroidy i tak dalej, no to pewnie podejrzewam, może NASA byłaby w stanie wykonać teraz, żeby przynajmniej spróbować jakoś uratować bądź zmniejszyć skutki takiego uderzenia. Ale na chwilę obecną jakimś takim pewnym i stuprocentową ochroną, no na chwilę obecną, przynajmniej tak mówię oficjalnie, to co jest nam przekazywane, nie dysponujemy. Bo wiadomo, może my możemy o czymś nie wiedzieć, może faktycznie Stany Zjednoczone dysponują taką już technologią, która jest w stanie sobie spokojnie poradzić z zagrożeniem z kosmosu i być może już nas nieraz ochronili, a my po prostu o tym nie wiemy, no bo nie chcą ujawniać takich informacji. Tak też, słuchajcie, może być. Ale przyjmujemy oczywiście wersję taką, że nie mamy jak się obronić, nic nam nie pomaga, no bo możemy też jeszcze powiedzieć ingerencja kosmitów, tak? No ale weźmy tutaj takie oficjalne przesłanki, o których w zasadzie no, wszyscy wiemy, a nie takie, powiedzmy, pokoju science fiction, gdzie być może coś nas tam uratuje, czy mamy technologię na takie coś. No to nie mamy za bardzo dużego pola manewru, tak? Jeżeli by sobie przyleciała taka asteroida, zagrażała nam, to podejrzewam, że właśnie nikt by się nie kwapił do tego, żeby nas poinformować. Może wiedzieliby ci najbardziej wpływowi ludzie na Ziemi i być może staraliby się jakoś może uratować. O ile byłoby to w zasadzie możliwe, bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od rozmiarów tego kamyczka, który miałby do nas uderzyć i tak naprawdę, czy byśmy przetrwali, bo są uderzenia, które sprawiłyby to, że nawet bakterie by nie przeżyły, więc żaden schron tutaj by nas nie uratował. Druga kwestia też, nawet bo są osoby na świecie, które byłoby stać na ewakuację z Ziemi, tak? Na przykład właściciel SpaceXa, czy też Tesli, Elon Musk, nie? Podejrzewam, byłoby go stać. Ma firmę, która wysyła w kosmos różne przesyłki, paczki na rakietach Falcon. Więc podejrzewam, że byłby w stanie, no i oczywiście pracują nad załogowymi rakietami. Więc podejrzewam, że może gdyby wiedział wcześniej, byłby w stanie coś sobie opracować, ale pojawia się kolejne takie pytanie. To, że wylecieć sobie z Ziemi po prostu podczas tego, nie wiem, tam uderzenia już być kawałek od Ziemi, nie wiem, lecieć w stronę Marsa czy coś, to trzeba wziąć dalej pod uwagę, że co dalej, nie? Co dalej? No bo nie możemy być zamknięci w puszce, w jakimś, nie wiem, w jakiejś konserwie w kosmosie, wystrzeleni z Ziemi, nie mamy gdzie wrócić, tak? Możemy tutaj pomyśleć o nad Marsem, tak? No, na Marsie jakąś kolonię czy coś, ale to by trzeba było już myśleć w razie jakiegoś realnego zagrożenia, żeby ten pewien ułamek, malutki procent ludzi tam mógł sobie żyć i może kiedyś rozwinąć ponownie cywilizację. No ale to jest
to jest dalej science fiction, tak? Że nie jesteśmy w stanie obecnie, nie wiem, o ile, tak mówię, oficjalnie, nie? Nie mamy tam żadnej bazy i tak dalej, więc... No nie jesteśmy w stanie tam żyć, tak? Przeżyć jakiegoś dłuższego okresu czasu. Nie mamy tam zapasów. Na pewno jeżeli byłyby jakieś misje na Marsa, które są oczywiście planowane, bo podejrzewam, że pewnie w tym stuleciu uda się człowiekowi dostać na Marsa i tam na pewno postawić stopę. Nie wiem, czy to będzie na pewno opcja na jakąś bazę marsjańską, bo tutaj na razie rozważane są o bazie księżycowej, gdzie słyszeliście pewnie, albo może nie słyszeliście, że NASA ma zamiar porzucić już niebawem projekt stacji kosmicznej, tej ISS, i zacznie myśleć o stałej bazie na Księżycu, taka baza wypadowa na dalszą część naszego układu, czyli między innymi właśnie na Marsa. No ale zakładajmy, że nawet dostaniemy się już na tego Marsa. Wiadomo, Ziemia sobie jest bezpieczna i tak dalej. Dostajemy się, słuchajcie, na tego Marsa. No i co? Pewnie około pół roku spędzą tam astronauci. Tak, żeby w miarę tutaj też to okno, zbliżenie się Marsa i Ziemi było jak najmniejsze i wtedy ten czas lotu jest też również krótki. No to wiadomo, tam pół roku około muszą spędzić, więc... no trzeba tam jakoś przeżyć, tak? To nie będzie jak w filmie, nie wiem, znaczy może kiedyś będzie jak w filmie, tam Marsjanin, pewnie oglądaliście, gdzie w marsjańskiej glebie hodował sobie zimnioczki, nie? Ale my na chwilę obecną nie będziemy pewnie do tego przystosowani. Nie wiem, jak będzie wyglądała, tak powiedzmy, taka pierwsza prowizoryczna stacja kosmiczna na Marsie, gdzie ci astronauci będą mogli w miarę w jakichś komfortowych warunkach przeżyć przez ten pewien czas, wykonywać różne eksperymenty, badania. No i w zasadzie to wszystko. Widzicie, to będzie jakiś tam okres, nie wiem, pół roku, tak? Być może ta baza zostanie później jeszcze wykorzystana kilkukrotnie do kolejnych misji. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba będzie ją kiedyś zmienić, trzeba będzie ją rozbudować, czy coś. Wejdą nowe technologie, które trzeba będzie tam zaimplementować. Być może porzucą tą bazę i zrobią jakąś nową, czy coś. A tutaj, słuchajcie, w wypadku właśnie takim, że koleś, którego stać, ewakuuje się z Ziemi w kierunku Marsa, nie ma tam kompletnie nic, no to jest słabą opcją, no bo ewakuować spoko. Przeżyć ten czas lotu spoko. Już pomijam tutaj, wiadomo, fakty medyczne i tak dalej. To już pomijam. Powiedzmy, udało mu się, wylądował na tym Marsie i... co dalej? Został mu tylko statek. Musiałby pomyśleć o wodzie, rzekomo na Marsie jest. Musiałby pomyśleć, skąd pozyskiwać tlen, nie? To jest jedna kwestia, już kolejny problem, tlen. No bo wiadomo, tlen by mu się skończył, więc trzeba by też go jakoś pozyskiwać. No i kolejna opcja, jedzenie. Skąd brać jedzenie i co dalej, nie? No i to byłoby takie... Podejrzewam, że taki człowiek, który wiedziałby, że już nie ma powrotu na Ziemię, bo jest zniszczona. Mam tylko jakoś tam udało, powiedzmy, że udało mu się w jakiś tam mega, super, ekstra sposób pozyskać na Marsie wodę, pozyskać na Marsie tlen, produkować go, produkować jedzenie, jakieś tam, no nie wiem, już nie mówię, że nie wiem, burgery czy coś, nie? Jakieś wołowinki i tak dalej, tylko nie wiem, proste jakieś warzywa czy coś. I ten człowiek, podejrzewam, po jakimś czasie miałby też również dość, psychicznie by się wyłączył, bo no wiedziałby, że to po prostu no to niczego nie doprowadzi, on umrze w takich warunkach, prędzej czy później, czy tam dożyje sędziwego wieku, czy też nie, ale wie już, że jego życie jest taką wegetacją na tym skrawku marsjańskiej, że tak powiem, Ziemi do końca życia, tak? On nie ma się gdzie podziać, nie ma co z tym zrobić, żeby, nie wiem, lecieć gdzieś dalej. Nie mamy możliwości dostać się na, powiedzmy, nawet jakbyśmy odnaleźli planetę podobną do Ziemi. Ba, nawet bym tutaj powiedział planetę bliźniaczą, nie? Niech to będzie, powiedzmy, większa planeta skalista, idealna kopia Ziemi, nie? No bo czasami się słyszy, że tam o jakaś super Ziemia i tak dalej, nie? To wszystko jest dalej takie w powijakach, ale przyjmijmy tutaj już taką faktycznie opcję science fiction. Odkrywamy dzisiaj, jutro, pojutrze faktyczną kopię Ziemi i dowiadujemy się, że
A powiedzmy, jest tam w jakimś systemie, powiedzmy, że oddalonym, tak jak Alfa Centauri czy coś, około 4 do 6 lat świetlnych, tak? Więc tak, 4-6. 4 lata świetlne? Chyba tak, to było jakoś tak. 40? Nie, 4. No ale nawet, załóżmy, że nawet odkrywamy Ziemię, drugą kopię, idealnie. Woda, oceany, kozy, krowy, kurczoki, wszystko tam jest. Wszystko masz tam normalnie zapewnione. Nawet McDonald's sobie stoi. Taki, wiecie, intergalaktyczny. No i słuchajcie, jak się tam dostać, nie? 4 lata świetlne, czyli musielibyśmy lecieć tam 4 lata, ale z prędkością światła. No jest problem, nie? Jednak nie styknie tego czasu i tak dalej, no bo obecnie z jaką prędkością możemy się poruszać w przestrzeni kosmicznej? No niewielką. Takie nawet odległości jak 4 lata świetlne, co są rzekomo, znaczy no są w zasadzie w skali kosmicznej, 4 lata świetlne to jest takie, nie wiem, podwórko, kurnik nasz, taki najbliższy, no to dla nas to i tak jest bardzo, bardzo daleko i byśmy tam na chwilę obecną z obecną technologią lecieli mega, mega, mega długo, tak? Więc no też by był problem, żeby nawet dotrzeć tam i uratować się w ten sposób, nie? Wiadomo, jeżeli byłby to jakiś statek, nie wiem, pokoleniowy, kilka pokoleń sobie żyje w takim statku, to miałoby to szansę. Ale to też nie jest takie łatwe jak w science fiction właśnie, że statek pokoleniowy tam i tam kilka pokoleń żyje sobie na tym statku i to powiedzmy trzecie czy czwarte pokolenie dolatuje na tą planetę. To wszystko byłoby naprawdę mega, mega skomplikowane. To nie jest tak pięknie jak w filmach, nie, że hibernują się czy coś, nie, na przykład. To by naprawdę były, czy na pewno będą kiedyś może takie rzeczy, trzeba będzie rozwiązać kilka problemów takich, nie wiem, no powiedzmy 4 pokolenia, tak? My sobie lecimy, później tą pałeczkę musimy przejąć, dać naszym dzieciom, nasze dzieci muszą dać tą pałeczkę naszym wnukom i nasi wnukowie muszą tą pałeczkę przekazać i już wylądować na tej planecie naszym prawnukom. Więc kupa roboty, kupa nauki dla tych dzieciaków, które tam urodziłyby się już na tym statku. Dla nich na przykład byłoby obce coś, że nie wiem, że tak jak my, że żyliśmy na planecie tutaj i tak dalej. Dla nich to będzie coś takiego, dla nich będzie taką normalnością, rzeczywistością będzie statek kosmiczny, tak? A później lądują na planecie, dla nich to będzie całkowicie inne, nowe środowisko. Pytanie, czy będą w miarę przystosowani do tego, żeby się obyć z taką wiedzą i tak dalej, którą kiedyś może zostaną na jakiejś tam planecie. Wiadomo, że oni będą od małego przygotowywani do tego, cały czas im będzie to wałkowane, wbijane, pewnie byłoby im pokazywane różne zdjęcia, filmy z Ziemi, więc podejrzewam, byliby w miarę obyci, ale to jest 4 pokolenia. To pierwsze pokolenie miałoby najłatwiej, bo żyłoby jeszcze z tymi ludźmi na tym statku, z ludźmi, którzy doświadczyli na żywo tego przebywania fizycznie na planecie, tak? Czyli nami, powiedzmy. Ale nasze wnuki, no jeszcze mogliby też oczywiście doświadczyć, no bo dziadkami byśmy mogli być, nie? Ale już tutaj problem pojawiałby się na przykład w przypadku prawnuków. No to już tam tylko by z opowieści swoich rodziców, czyli naszych wnuków, by tam się mogli dowiadywać, jak było na planecie. I tutaj oczywiście zakładamy tylko 4 pokolenia. A co jeśli tych pokoleń byłoby na przykład, nie wiem, z 10? No to już to, nie wiem, 4, 5, 6 pokolenie byłoby tylko nastawione na życie na planecie, na wiedzę, którą pozyskaliśmy my jako pierwsze pokolenie. Oni by tylko dostali, wiecie, nie wiem, filmy, zdjęcia, książki, e-booki czy coś i wiedzę przekazaną z innych pokoleń. No taka zwykła, wiecie, zwykła nauka, zwykłe opowieści. To podejrzewam, że też jest jakiś tam w pełni problem na takie właśnie kiedyś w przyszłości statki pokoleniowe, nie? Być może kiedyś wymyślimy, nie wiem, hibernację i nie będzie już jakiegoś problemu, że w razie zniszczenia
w razie zniszczenia Ziemi, że my nie przetrwamy. Może kiedyś dojdziemy do takiej technologii, że nie wiem, będziemy mieć kilka kolonii na różnych planetach, więc w razie problemu na jednej planecie, nie wiem, właśnie tej asteroidy, będziemy w stanie się ewakuować z jednej planety wszyscy i porozsiewać się po kilku innych planetach. Nawet swego czasu tak już nieżyjącym Stephen Hawking mówił, ten astrofizyk poruszający się na wózku z syntezatorem mowy, już pewnie wiecie, o kogo chodzi, swego czasu mówił i podtrzymywał to swoje słowo i zdanie do końca, że jeżeli gatunek ludzki chce przetrwać, to musi się osiedlić w innych, na innych planetach, no bo to jest nieuniknione, bo wiadomo, trzeba założyć jeszcze jedną opcję. Za około 5 miliardów lat nasze Słońce, nasza gwiazda się wypali. Wypali się w niej paliwo, czyli wodór. No i po prostu zacznie umierać. Najpierw, jak wiecie, pewnie to Słońce spuchnie, czyli wchłonie Ziemię między innymi, więc już na Ziemi nie będzie możliwości życia. Więc tak czy siak, jeśli nie katastrofa losowa, to po prostu śmierć, zwykła śmierć. Widzicie, śmierć towarzyszy wszędzie. Ludzie umierają, gwiazdy umierają, planety umierają, więc żeby przeżyć, trzeba coś kombinować dalej. I tutaj, wiadomo, ten czas, ta odległość 5 miliardów lat dla nas jest po prostu niczym, nie? Bo my i tak tego nie dożyjemy, więc dla nas to jest takie rybka, nie? Rybka mnie to. No ale wiadomo, ludzkość pewnie będzie chciała przetrwać. Więc tutaj tam, no, że za 5 miliardów lat to podejrzewam, my się tak bardzo rozwiniemy, że możemy tutaj w naszej okolicy, w galaktyce, możemy być rasą dominującą, bo pewnie do tego czasu, mam nadzieję, odkryjemy jakieś inne rasy i być może tutaj akurat w naszym obrębie, w naszym sąsiedztwie będziemy tą rasą dominującą. Tak też może być, słuchajcie. Więc to już pewnie dla nas to nie będzie jakiś większy problem, nie? A będziemy sobie po prostu zmieniać lokacje czy coś, czy będziemy mieć pełno tych lokacji w naszej galaktyce, a być może już w innych galaktykach również, więc będziemy w miarę zasiedleni, tak jak sobie na Ziemi, nie? Powiedzmy, ileś tam setek lat, no to były takie, wiecie, małe szczepy, jakaś jedno plemię i to plemię później gdzieś tam się rozchodziło, zakładały swoje plemiona. I już były dwa plemiona i później tak, wiecie, coraz więcej, nie? No i pewnie tak samo będzie tutaj w przypadku kosmosu, nie? Że my jako tutaj na razie ziemskie plemię kiedyś założymy kolejne plemię na jakiejś innej planecie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, nie możemy tutaj, znaczy na pewno na początku będzie to jakaś tam, no mówię, baza na przykład na Marsie, tak? Czyli jakiś początek, później dalej ze wzrostem technologii będziemy sobie mogli spokojnie podróżować dalej. Oczywiście trzeba zakładać tutaj też jeszcze wcześniejszy kontakt z jakąś inną obcą cywilizacją, tak? Że może nam pomogą. Będzie to rasa na tyle zaawansowana technicznie, która przekaże nam jakąś tam wiedzę, nauczy nas dużo nowych rzeczy i wtedy będziemy mieć to samo, co może, pewnie doszlibyśmy sami do tego, ale będziemy mieć to szybciej, nie? No nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości i tak dalej, więc to też może być oczywiście pomocne. No i ja uważam też, że jeszcze na sam koniec tutaj wam powiem, że mam nadzieję, że kiedyś, jeśli trafimy faktycznie na jakichś obcych, bardziej zaawansowanych technicznie od nas, to że ci obcy, bardziej zaawansowani technicznie, będą rasą taką, wiecie, nastawioną pokojowo. Bo jeszcze większym podejrzewam zagrożeniem niż sama asteroida czy śmierć Słońca byłoby dla nas po prostu znalezienie się na jakimś tam podwórku razem z zaawansowaną technicznie rasą obcych, którzy są nastawieni do nas bądź ogólnie nawet do wszystkich innych ras, są nastawieni po prostu wrogo, negatywnie, że mogą się czuć zagrożeni, żeby dana rasa nie mogła ich zrzucić z tej dominacji, nie? Bo tak też może być, że obcy może nie tyle, co będą wrogo tak nastawieni, tylko że dla swojego bezpieczeństwa będą chcieli wyniszczać inne rasy, tylko po to, żeby ta rasa nigdy nie osiągnęła przypadkiem
tego stopnia rozwoju, co powiedzmy oni, tak? Żeby to oni mogli cały czas dominować tutaj w tej strefie. Kurczę, nie wiem, czy ja dam radę tutaj wykręcić, chyba by pamięć. Kurde, aż żebym sobie wjechał. Dobra, pieprzyć to, minus. Także tak też, słuchajcie, może być i obyśmy trafili na tych, którzy są dobrzy. Wróć. Bo jeśli faktycznie trafimy na takich, którzy są, no, niezbyt nastawieni do nas, no to niestety tutaj nie będziemy mieć za bardzo dużego pola manewru i pewnie skończymy szybciej niż ta cała asteroida by przyleciała i tak dalej. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że nie mamy obecnie żadnego kontaktu z obcymi, bo jeżeli bierzemy pod uwagę kontakt, że już mamy, nawiązaliśmy kontakt, tylko że jest ukrywany w tajemnicy, no to tematu nie było i tak dalej, więc tutaj się na razie nie dowiemy, ale może kiedyś przyjdzie na to czas. Także słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem, taki krótszy odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tym, jakie jest wasze zdanie, jak wy byście to widzieli. No i czekam na wasze komentarze, chętnie poczytam. Także do następnego, trzymajcie się, na razie, hej hej.